Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli dziś do polskich zakładów lotniczych PZL w Mielcu, a także Ministerstwa Rozwoju i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik. Wiadomo, że zabezpieczali dokumenty związane z przetargiem na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii. Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która wszczęła w tej sprawie śledztwo, nie zdradza szczegółów, tłumacząc się dobrem śledztwa. Sprawę sprawdzała Karolina Ciesielska. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, wizyta agentów CBA w polskich zakładach lotniczych PZL Mielec trwała kilkanaście minut. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty zgromadzone przez firmę w sprawie rozpisanego w 2012 roku przetargu na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii. PZL Mielec sprawy nie komentuje, zapewnia jednak o współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Nie udzielamy komentarza, jeżeli chodzi o tę przedmiotową sprawę. Aczkolwiek jeżeli chodzi o naszą dostępność, nasze zaangażowanie, oczywiście służymy pomocą, ale nie udzielamy komentarza. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie wątki dotyczące przetargu na śmigłowce badają prokuratura i CBA. Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury regionalnej w Szczecinie w sprawie przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii realizują postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, zabezpieczają dokumentację w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, polskich zakładach lotniczych w Mielcu oraz Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik. Przetarg na dostawę 70 śmigłowców dla polskiej armii został rozpisany w 2012 roku. Do walki o kontrakt stanął także PZL Mielec, produkujący Czarne Jastrzębie, czyli śmigłowce Black Hawk. Ministerstwo Obrony Narodowej do końcowego etapu zakwalifikowało Caracale, produkowane przez francuskiego Airbusa, ale w ubiegłym roku resort zerwał negocjacje offsetowe z producentem i zapowiedział ogłoszenie nowego przetargu.